Wczoraj pod Urzędem Wojewódzkim próbowałem przedstawić postulaty polskiego chłopa dla ministra rolnictwa, dotyczące po prostu neokolonialnych stosunków gospodarczych ile to ma z polskiego hektara żyta, polski chłop dochodu ile ma z tego hektara. Niemiecki chłop dochodu, jak w, ter w okresie 2020 do 2024, czyli tego roku, jak się te relacje przedstawiają? No fatalnie, ale nie dali mi chłopi powiedzieć, chłopi nie dali mi powiedzieć, mi chłopu, chłopi nie dali się wypowiedzieć w pełni, bo mówią, że to jest polityka, że porównuje te dwa okresy, ale natomiast uchwalili, już nie będę mówił, jakie bzdury tam uchwalili, jakie bzdety pojadą pod granicę. Nie wiem, czy wysadzać tory, czy co inne. Na pewno to równie wysadzą. No i nie wiem, co chłop ma właśnie robić pod, pod granicą ukraińską, a nie pilnować gospodarstwa. Ja przyjechałem tak, jadąc na ten protest, to w niedzielę się pomodliłem w kościele, że mi Pan Bóg pozwolił w sposób komunikatywny przedstawić swoje bóle, swoje żale narodowi polskiemu, żeby, żeby to było wiarygodne i żeby to było komunikatywne. Nie udało mi się to zrobić. Powiem krótko, że w 2020 roku nie, e, polski chłop, żeby kupić ciągnik tam e, w, w no konny y, musiał wydatkować na ten ciągnik y, plon żyta z 72 hektarów. Za czasów Tuska, czyli tego roku, musi zapłacić za ten sam ciągnik już z plonem 120 y, hektarów żyta. No a niemiecki i teraz tak, w, w tamtym okresie, czyli 2020, y, z, z tych 72 hektarów, bo tyle trzeba było, żeby kupić ciągnik, y, wydatkować. Niemiecki budżet mógł kupić 10 ciągników. Za ten właśnie pieniądze, za, te, za to żyto, które polskie chłopi produkują, dał na unijny rynek. rynek. Obecnie musi, niemiecki budżet ma, może kupić 22 ciągniki? Polak 1, za to samo żyto. Tak, Polak 1, obecnie tak się poprawiło czyli o 12 ciągników więcej. Tyle w relacjach i to jest matematycznie wszystko do udowodnienia, ale co przyjechałem z tego protestu, no i zrobiłem sobie znowu szkodę, znaczy się szkodę, zdarzył się wypadek bo szybko, szybko, zamiast pilnować byków, to ja pojechałem na protest, teraz szybko zacząłem im dawać jeść, no i co się okazuje, dzisiaj wyciągłem właśnie yy, od gryzaka, którego mówiąc ręką na sercu, ja zamordowałem zamordowałem, muszę jeszcze teraz zgłosić, bo yy, Tą łyżką tutaj Weidemana zadawałem im pasze wysłodki buraczane i za dużo mi poleciało tych wysłodków i chciałem te wysłodki ubrać im, a ten był chytry byczek, po prostu wsadził łeb, ja ścisnąłem krokodyl, wbiło mu się tu, tu mu się wbiło, gdyka przed tego. No i byk padł, zaczął czepać nogami. Mówię do syna, dawaj nóż, poderżniemy, się uratuje, bo tu jest z, z, dobre 200 kilo mięsa. Spuści się krew i ten o, syn zaczął się pukać po głowie. Mówi, co ty chcesz, żeby ci dopłaty odebrali? No bo taka jest prawda. I teraz jest jeszcze inna prawda. Chyba w 90. W którymś roku, jak była wielka powódź, polski rząd wpadł na idealny pomysł. Obowiązkowe ubezpieczenia rolników indywidualnych. Ja płacę te obowiązkowe ubezpieczenia, bynajmniej w cały ten okres. I to płacę dużo. Rocznie to jest tam tysiąc, tysiąc parę złotych, między innymi bezpieczne zwierzęta. Nie ma po prostu takiego rzutu tych byczków, żeby się nie zdarzyły takie czy inne zdarzenia, bo to jest normalny wypadek, nasz znaczy wypadek. Z, no, no moja wina, moja ja mam większego kasa moralnego niż u becy, którzy dzisiaj dostali odszkodowanie za to, że mordowali polskich żołnierzy wyklętych. Większego kasa mam, bo zamordowałem zbyczka swojego, zamordowałem, wyrządziłem sobie szkodę. Wyrządziłem sobie szkodę, ale mniejsza o, o, o to. Tylko do tych ubezpieczeń. Płacę te ubezpieczenia, ale jeszcze nie dostałem odszkodowania. Za takie zdarzenie na pewno nie. Wiecie za jakie zdarzenie chłop dostanie odszkodowanie? Jak piorun, zaśnie, jak się ziemia rozstąpi, jak, jak jakieś zjawisko nadzwyczajne. A płaci od zjawisk, zdarzają się normalne, padnięcia, od, za to, od tego się ubezpieczenie nie obejmuje. To pytam się, po co ja mam płacić i napędzać kieszenie yy, obcym. Obcym, obcym firmom ubezpieczeniowym, bo one z takimi ofertami wychodzą, a w Polsce, no też jako patriota yy, zgłosiłem to do banku pocztowego, bo oni prowadzą też ubezpieczenia i to jest właśnie bezpieczne zwierzę. No ono po prostu straciło życie tego, ale ja yy, nie dostanę na pewno ubezpieczenia. A miałem padnięcia, były przepięcia prądu, czyli ewidentnie, czyli powinienem dostać odszkodowanie, nie dostałem. Pisałem odwołania raz, drugi, trzeci, no musiałbym iść do sądu. I teraz iść do sądu, wyczka wartości załóżmy dwóch tysięcy, a założenie sprawy kosztuje też dwa, trzy tysiące, trzy tysiące, jak z adwokatem to ponad trzy tysiące I czekaj rok czasu na wyrok, przegra sprawę. Razem cię to będzie kosztować 7 czy 8 tysięcy, plus ten martwy, martwy byczek. Takie mamy państwo prawa. Panie Siekierski, rusz pan coś. No pan, bez względu, bo nienawidzę PSL-u, bo to jest najgorsza partia, bo to nie jest partia chłopska. Nienawidzę innych partii, ale nie będę tu się politycznie wypowiadał, bo moi koledzy z protestu tutaj ze strajku w Namysłowie, pod Namysłowem, z Kamiennym, na pewno się nie pogodzą, bo wczoraj mi jeden odebrał mikrofon, że i nie wszyscy chłopi tak myślą jak ja. No to jeżeli oni myślą, niech myślą. Boże wybacz mi te słowa i wybacz mi grzech, który popełniłem, bo. boogz up watch.